gdyby państwo jakichś porad kulinarnych potrzebowali, to serdecznie zapraszam do pisania do redaktorów Jacka Karnowskiego, Marcina Wikły. Dzień dobry. Omawialiśmy właśnie sposób obróbki ryby. Im prostszy, tym lepszy. Ryba lubi masło. Ryby, której Marcin nie znosi akurat. No tam znosi, nie znosi. No nie preferuję. Ale ten program się nie nazywa Mam do was pytanie, panowie. A nie mam dla was przepis, panowie. A nie mam dla was przepis, panowie. Pytanie moje do was. Czy Tusk zlikwiduje IPN na życzenie starych komuchów? Wyjaśniamy od samego początku. Mówimy w ten sposób, ponieważ lider formacji postkomunistycznej sam tak o sobie mówi, per stary komuch. Mowa o Włodzimierzu Czarzastym, który zresztą mawia, że nie ma młodych komuchów, więc to nie jest żadna obraza. A dlaczego takie pytanie zadajemy? Ano dlatego, że jeden z towarzyszy, chyba 12 lat w ZSMP i w PZPR do samego końca, to na pewno był uprzejmy znów zaapelować o likwidację Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi o Stanisława Wziątka. Zobaczmy cytat z pana wiceministra. Towarzysz rzucony na odcinek obrony. Na odcinek obrony, no oczywiście o tym też będzie mowa. Nie ustajemy w myśleniu o tym, że Instytut Pamięci Narodowej trzeba zlikwidować. Wiemy, jak to zrobić. Musimy uzyskać tylko zgodę i porozumienie wszystkich naszych koalicjantów, mówi pan Stanisław Wziątek z Lewicy, wiceminister obrony narodowej. Rozumiemy, Wziątek, co wy tam robicie. Rozumiemy. Oni tam nie ustają. Nie ustajecie. Moim zdaniem tym pomysłem to jest wyłączenie prądu. Jakiś taki pomysł. Na likwidację IPN-u, no że tak. Wiedzą, jak to zrobić? No tak. No, oni to najchętniej by to prądu tak... w banku chyba to wystarczy, bo wtedy przelew nie pójdzie i cześć. No musieliby ustawę przyjąć, chyba że uchwałę. No, ustawę. Jak coś ustawę? Do nas powiedziało. Coś do nas powiedziało. Uchwałę przynajmniej. A no uchwałę, tak. Uchwałę i gaz. Jaką ustawę, Marcinie, zagalopowałeś się. To oczywiście ku uciesze swoich partyjnych kolegów te słowa wypowiedział. Taki Krzysztof Śmiszek, zachwycony, to inny wiceminister, ale w innym resorcie, chyba na szczęście można by powiedzieć. Pełna zgoda oczywiście z panem ministrem w szeregach. IPN do likwidacji. Taki projekt ustawy złożyłem już w zeszłej kadencji. To szkodliwa instytucja w obecnej formie i kosztuje nas setki milionów złotych rocznie. No ale na szczęście coraz mniej tych milionów kosztuje, bo obcinają. I zanim będziemy sobie wyżywać się na towarzyszu Wziątku, to jeszcze jeden wpis Karola Nawrockiego, szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Obiecywaliśmy państwu poezję, jest i poezja. Miłe to są stworzonka, artyści proletariaccy, kiedy do ust podnoszą kremowe ciasteczka z tacy. W redakcjach wielkich dzienników piszą swe sprytne słówka, a w domu Lenina portrecik i międzynarodówka. Konstanty Ildefons Gałczyński, komuniści z Rotondy. Takie dzieło cytuję. W odpowiedzi na słowa Wziątka patron mojej szkoły w podstawówce, więc jestem dosyć dobrze rozeznany w poezji Konstantego Ildefonsa. Były tam jeszcze lepsze kawałki. A pan Wziątek, no, co zrobić? No trzecie pokolenie. Myście pewnie już zapomnieli, że jest ktoś taki jak Stanisław Wziątek. Zapomnieliśmy, to prawda. No właśnie. A facet to przeczekał wszystko, tę pisowską zawieruchę na zachodnim Pomorzu, a gdzieś tam wzrusza, w strukturach wzrusza mnie wspomnienie Platformy Obywatelskiej, która w 2005 roku, 2007 szła do wyborów, dekomunizować, lustrować, przepędzić komunę, po czym Tusk przegrał wybory prezydenckie, przegrali wybory parlamentarne, zajęli drugie miejsce i w te opuszczone, jeszcze cieplutkie gumofilce postkomunistyczne, hop, wskoczyli i mamy tak do tej pory. No racja, że to się chyba wtedy zaczęło, jak 2-0 Tusk dostał i to tak szybciutko. Nie, no, przyjęli, oni, Platforma weszła w buty obrońców systemu postkomunistycznego. I nieprzypadkowe są te kariery. Oni tam naprawdę, oni tam czepiali się tam, że w PiSie ktoś tam był w partii, zresztą najczęściej kłamali. Nawet, to paru się znajdzie działaczy. Ale na przykład bardzo często to młode pokolenie Platformy, taki ten, czy średni szczebel. O, to jest aktyw dopiero. Nie, ale to są często ludzie naprawdę z rodzin komunistycznych. Znaczy, czy z takich PZPR-owskich, czy takich maseldowskich. Skoro są w tej formacji? No Jacku. No ale mówię teraz o Platformie.
A, Platformie. Tak, że oni, że tam, nie, bardzo wielu tego, ci, którzy robiliby kiedyś kariery w SLD, to teraz robią kariery. No i jak dziadziusiowi ktoś odbiera uposażenie, to jak mają nie protestować i nie walczyć o to? Są takie profile, no chyba fejkowe, znaczy fejkowe, takie bajkopisarskie na, w mediach społecznościowych, które takie opowiadania o dziadziusiu, który się irytuje, jak mu coś tam odbierają. Ja sobie to lubię poczytać czasami. Ale słuchajcie, to może to ma swoje zalety, no niech co ma swoje zalety? Likwidowanie IP? Nie, to, że o tym mówią. Ale nie tylko o tym mówią, o tym polega problem, bo lewica rzeczywiście nie ustaje w tym myśleniu, ale też mamy konkretne działania. Dlaczego dobrze? Zabranie 70 milionów. Nie interesuje, dlaczego dobrze, tylko dlaczego źle interesuje. No. A dlaczego to dobrze? No niech to wybrzmi, niech to wybrzmi, bo dzisiaj widzicie, wydaje się społeczeństwo takie oszołomione, obite obuchem i nie reaguje na żadne bodźce, na masakrę w kulturze, w edukacji, na uderzanie w IPN, ale Polacy tacy nie są i skończy się to. Znieczyta lobotomia i wróci naród, Jacek, który powie, co my tu mamy. Problem jest jeden. Zachęcam do pójścia na taką konferencję identyfikacyjną, kiedy rodziny ofiar komunizmu dostają te noty identyfikacyjne, które IPN identyfikuje tych odnalezionych w dołach śmierci. Tych ludzi, to są ludzie, którzy całe życie na to czekają. Ich jest coraz mniej. No, mają przeczekać, mamy im powiedzieć, słuchajcie, jeszcze 4 lata i to jakoś odkręcimy, będzie dobrze. Zabranie takich 70 milionów IPN-owi oznacza, że takie rzeczy nie będą robione, że ci ludzie być może nigdy nie doczekają. Tutaj nie ma trochę. Wiesz, ja myślę, że oni to by może nawet moim zdaniem zostawili, bo by się bali tego ruszyć. Oni chcą. Myślę, że niczego nie, bo o co chodzi? Ja uważam, że instytucja, która kreuje politykę historyczną i ją realizuje, to jest dla nich zagrożenie. Oni to rozpiszą. Dział tu, dział tam, archiwum akt nowych. Archiwum tam przeniesiemy, chociaż tak naprawdę tam się nie da tego, wiesz, zrobić, można powiedzieć. Coś nie, z czymś połączymy. To ich irytuje. To, że Karol tak Nawrocki, jak CB chcą rozgonić, no, żeby nie było tej, wiesz. Zostając prezesem IPN-u, no, podjął, znaczy ożywił w ogóle, jakoś tak uratował IPN. Uratował IPN mierze, tak. Z pewnego takiego zgnuśnienia pojawiły się nowe działy, ale no, też z jakiegoś takiego zachwiania. Pewnego no marazmu. To był taki kop nowoczesności też wraz z przyjściem Karola. Ale kierował na socjale. Ale też absolutna rozmowa o przestrzeni publicznej na przykład. No te potwory komunistyczne, te pomniki, on po prostu realnie zaczyna je wyburzać. Nie, tak? On już się wyburzył, zostało chyba tylko 30, tak? A no jeszcze trochę zostało. Natomiast to też nie jest jakiś wariacki. Oni są nieźli, bo jadą z ekipką, tutaj zestaw do konferencji prasowej, tu jest dźwig, tu jest kopareczka, ciężarówka, buch. Godzina. Tylko, że to jest. Bo ważne jest w tym to, że to nie jest buch i zostawiamy tam kupę gruzu, tylko zawsze tym gminom czy tym miejscom proponują zbudowanie pomnika lokalnego bohatera, czyli tam ma być ktoś, tak, kto ma być na pomniku, a nie na śmietniku. No ale Stanisław Wziątek zapewne też woli te pomniki, które są niezapewne, bo on bronił w Kołobrzegu czy w Koszalinie, nie pamiętam, w każdym razie u niego w regionie. A kto zacznie, Stanisław Wziątek? Bo młodsi to mogą nie pamiętać. Musimy trochę państwu w takim razie przypomnieć. Pierwszy cytat. Jesteśmy w roku 2014, jeszcze rządzi Platforma Obywatelska, jest dyskusja nad stałą obecnością wojsk amerykańskich w Polsce, a towarzysz Wziątek mówi, mówimy wyraźnie, że nie ma takiej potrzeby, bo nie ma nadzwyczajnego zagrożenia. W związku z tym nie ma potrzeby, by w Polsce na stałe stacjonowały obce wojska. I tak dalej, że tam jakiś przegląd planów ewentualnościowych będą robić, a przede wszystkim dlaczego nie ma takiej potrzeby, bo to będzie budowało taką retorykę i atmosferę zimnowojenną. Spotka się to także z retorsją ze strony rosyjskiej. Czy przypominam, towarzysze w Moskwie mogą się zaniepokoić. Tak, i w 2014 roku, kiedy już Krym był zaatakowany przez ruskich, towarzysz Wziątek niepokoił się reakcjami w Moskwie. Tylko dodam jeszcze, Jacku, zanim oddam ci głos, że 3 lata wcześniej, w roku 2011, pan Wziątek był szefem kampanii SLD w wyborach parlamentarnych i hasło tej kampanii brzmiało: jutro bez obaw. No jutro, tak, ale pojutrze już, jak się okazało, że pan Wziątek po tych swoich sukcesach analitycznych i takim trafnym, powiedzmy, przewidywaniu przyszłości, chyba w nagrodę za to trafił teraz znowu do Ministerstwa Obrony Narodowej. Ojej, tak. I on teraz się troszczy o nas, on przewidział, rozumie, że nie będzie wojny, no i w związku z tym. Ale przecież wtedy się teraz troszczy? Pamiętasz tą strategię o wychowanie patriotyczne żołnierzy, strategia obrony
obronna, która wówczas powstawała. No przecież to było jakieś wariactwo, kiedy tam nawet słowo Rosja nie padało, bo to co z Kozie i z Komorowskim. No tak, ale to nie Wziątek akurat. No dobra, no, ale to, ale mówię, że wtedy ogólnie było takie myślenie wśród osób bardzo nieświadomych, tak? To prawda. A dziś Akademia Marynarki Wojennej mu podlega, Akademia Sztuki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie i tam jeszcze ze 20 innych instytucji oraz, przepraszam Jacku, Muzeum Wojska Polskiego. Którym dyrektorem został. To nie jest śmieszne, ale jednak Bogusław uważam, Pacek, że kilkanaście lat w WSW. Dopóki takie takie szkoły jak Akademia Sztuki Wojennej nie będą podlegały generałowi Koziejowi, nie możemy mówić o powrocie do normalności. Dobrze, niektórzy wiedzą, kim jest pan Wziątek i wiedzą, że nie powinien reprezentować nawet władz samorządowych na uroczystościach związanych z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego i przeciwko temu protestują. Tak było w roku 2021. Aby budować godność. Stan wojenny to czas, w którym państwo, która władza, wykorzystała przeciwko swoim obywatelom. Szoruj stąd! Stan wojenny to czas, w którym władza wykorzystała także swoje mechanizmy do tego, żeby przeciwko narodowi. Czerwono! Kołotę! Raz czerwony! Raz młotę! Czerwono! Kołotę! Panie i panowie, mówiąc o godności, mówiąc o szacunku, musimy. To nie my tak ucięliśmy, to na stronach Radia Szczecin. Ale mówił z trybuny Instytutu Pamięci Narodowej. Nie, MONU. Chyba MONU albo Akademii Wojennej. To były jakieś uroczystości łączone. On reprezentował zachodniopomorskie władze samorządowe. Potępił stan wojenny. Dodajmy tylko, że wtedy, kiedy był stan wojenny, to pan Wziątek to była ta władza, o której mówił. A on jeszcze przecież teraz pewnie opisywał stan wojenny, że rzekomo zapisuje stan wojenny. A straszne chamstwo, no kazali mu szorować. Straszne chamstwo. No nieprzyjemnie się zrobiło. Może jeszcze posłuchajmy Karola Nawrockiego, bo mieliśmy parę tygodni temu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozmowę. Marcin Wikło rozmawiał z prezesem IPN-u i kilka zdań odnośnie wzorców padło też w tym wywiadzie. Jeśli ktoś swoich wzorów szuka w Komunistycznej Partii Polski, w Polskiej Partii Robotniczej, w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czy w strukturach Służby Bezpieczeństwa, czy Urzędu Bezpieczeństwa i odwołuje się do tej tradycji zdrady wolnej i niepodległej Polski, to wszystko, co nie dotyka tego systemu myślenia, będzie uchodzić za głęboko kontrowersyjne. I jeszcze jedna wypowiedź prezesa Instytutu Pamięci Narodowej a propos tego budżetu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, okrojonego. Wobec tego to była taka informacja, że to będzie minus 70 milionów. Zadałem pytanie, z czym to się powinno wiązać, co się nie podoba, który sektor naszej działalności, czy edukacja, czy lustracja, czy ściganie zbrodni, czy poszukiwanie i identyfikacja i tak dalej, czy nauka. Nie uzyskałem tej odpowiedzi. No właśnie. Nie podoba nam się, Nawrocki, co wy tam robicie w tym waszym archeo. No. To przede wszystkim za dużo robicie. Za dużo robicie, tak. Poproszę was o ostatnie komentarze. Reżyserkę o pokazanie naszego redakcyjnego tableta. Może ogląda nas na przykład towarzysz Wziątek, pan minister. To się czegoś dowie, co się dzieje w IPN-ie, sygnety. Nie ogląda, bo on nieustannie myśli o likwidacji. Nie ustaje w myśleniu. Może nie ustawać, tak. Nie ustaje w myśleniu o likwidacji IPN-u. Kładzie się spać, wstaje i wszędzie ten IPN. A oto co robi ten IPN. Odsłonięcie macewy pamięci w Łowiczu. Gala, sygnety wydawnictwa IPN w 2024 roku. Poznaliśmy zwycięzców wczoraj. Kolejny finał konkursu. To są akurat edukacyjne zadania. Wystarczy wejść tylko na chwilę na stronę główną, żeby zobaczyć, jak w różnych działach szeroką działalność IPN prowadzi. Nie tylko taką, która bardzo depcze odcisk panu Wziątkowi i jego partyjnym Karol Nawrocki w wywiadzie dla Tygodnika Sieci mówił, że IPN będzie, twierdzą i jest, a stare komuchy, szczerze mówiąc, to mogą ich cmoknąć na razie, bo to wszystko jest zapisane w ustawie i za dużo nie mogą zrobić. Tusk zlikwiduje? Albo rzuca, wykastruje, na tyle, rzuca na ile taki żer też tej swojej tam. No niestety mają jedno ze skrzydeł poparcia dla Platformy, no to jest skrzydło funkcjonariuszy aparatu przemocy i oni zawiązali sojusz z Tuskiem. A to był jeden ze 100 konkretów, których nie dowieźli, tak? To dla ubeków?
no i chyba dowieźli, wiesz, bo oni to mijają na poziomie takich działań ministra, rozporządzeń i tak dalej, wiesz. To jeden rozporządzenie. Sądy tam to klepią, te wysokie emeryturki, wiesz. Sprawdzimy to już za chwilę, ale kończyć musimy. Jacek Karnowski, Marcin Wikło, Marek Pyza. Kłaniamy się państwu i zachęcamy, żeby z telewizją w Polsce pozostać, bo jest najlepsza. Mam do was pytanie, panowie. Nie mogę się doczekać, żeby znów państwu powiedzieć, jak nazywa się ten program. Rozmawiamy z Jackiem Karnowskim i z Markiem Pyzą. Dzień dobry. Wyjątkowo pobudzeni ci moi koledzy dzisiaj. Pewnie dlatego, że się zastanowimy, ile Tuskowi brakuje do setki. W ile sekund Tusk robi setkę? W ile lat Tusk robi setkę? No bo tak. W ile dni to wiemy, że nie. Że w 100 to nie. No nie, no w 100 to nie. Setki nie ma w 100. W 200 też nie da rady. Myślisz? A i w 365 się nie uda. To się taka konkretna pisowskość wkradła w ten program. Przecież to były metafory, przenośnie, żarty. A ty taki konkret. Ale czy my mówimy, no, że to źle? I potem dzieł sztuki nie rozumiesz. Oglądasz film Zielona fakty. Granica i się śmiejesz zamiast płakać. No. Ja płakałem bardziej jednak niż się śmiałem. Ile konkretów, dobra, skończymy z tą poezją. Ilu konkretów brakuje Donaldowi Tuskowi do setki? Chyba sporo. No ale jak są obiektywne problemy, bo sami państwo wiedzą, że to nie jest tak, że po prostu sobie można usiąść 1, 2, 3, 4 i do setki. Bogusław Wołoszański coś wie na ten temat. Ile z tych 100 konkretów by pan uznał, że zostało zrealizowanych na te 100 dni? Nie, to się nie uda tak zrobić. To było piękne hasło i ono w dalszym ciągu obowiązuje. I myślę, że jeżeli dołożymy do tego jeszcze dni pewną liczbę, to wtedy na pewno będzie zrealizowane. Trochę wydłużyć trzeba ten okres po prostu. Trzeba wydłużyć, no bo to jest, co chwilę gdzieś tam się pojawiają jakieś przeszkody. I tak w 100 dni... Polski się nie da naprawić. Co prawda w 7 dni Bogu udało się świat stworzyć, cały wszechświat, ale to jednak inne zadanie. To nieco inne zadanie, Maciek Zemła. Ale urokliwie pan Wołoszański, widać duże doświadczenie antenowe. Wnuczka Maćka Zemły jest dziadkiem Bogusławem Wołoszańskim. Dziadku, powiedz, ile tu jeszcze będziemy musieli poczekać? Ma coś sobie, że lubią go ludzie. Lubią z nim rozmawiać. Ja się nie dziwię, bo to fajny szczerze facet. Może po prostu Bogusław Wołoszański lubi ludzi, nie pomyślałeś nie, o tym? Nie, ja tu rozszerzam, bo widzę pracę Maćka, widzę naszego reportera sejmowego, który potrafi z tych nawet polityków takich, wiesz, twardych wydobyć konkret i wydobyć mięso. A to nie jest, mam wrażenie, miękki polityk Bogusław Wołoszański. On w każdym swoim zadaniu zawsze poświęcał się do końca. Ale trochę mnie zaskoczył pan poseł. No był taki film Brus Wszechmogący. Tutaj się okazało, że mamy Bena wierzącego we Wszechmogącego. No bo skoro mówi, że pan Bóg w 7 dni świat stworzył, to chyba w to wierzy. No właśnie nie wiem. Tutaj nie jestem do końca przekonany. Wiem, że na pewno przyznał, że to było piękne hasło. Piękne hasło. No hasło było piękne, tylko nie, no jest, tylko historia polityki pięknymi hasłami jest pisana. Mm-hmm. Zwłaszcza historia takich postaci politycznych jak Donald Tusk, bo to do haseł się ogranicza. To prawda, a to pisowskość się teraz wkradnie na naszą antenę, to zgodnie z życzeniem Jacka, i będzie taka dosłowność właśnie. Dawaj. Premier Jacek Sasin, również przez Maćka Zemłę pytany w Sejmie, co z tymi setką konkretów, odpowiedział tak. Nawet sami politycy Platformy Obywatelskiej właściwie nie bardzo chcą bronić wykonania tych 100 konkretów. Kluczą, mówią, że to nie były konkrety, to były tylko metafory, jak słyszeliśmy od jednego z polityków Platformy Obywatelskiej. Inny, chyba przypadkiem, powiedział o 10 konkretach. Rzeczywiście, mniej więcej 10 z tych konkretów mniej lub lepiej udało się wykonać, w tym niektóre lepiej, żeby ich nie wykonywać, bo pod hasłem przywrócenia praworządności mieliśmy do czynienia z brutalnym, bezprawnym przejęciem prokuratury. No, trochę dosłowności było, ale też przypomniał pan premier, dziękujemy za to, takie małe resume, że było i o metaforach, było i o 10 konkretach, to chyba było przejęzyczenie, ale jakże trafne się okazało, że chociaż ja nie wiem, czy oni do Dychy dojechali, bo ktoś tam obliczał chyba 7-8. Chyba dojechali tam 8 zrealizowanych, 4 nie do końca, chociaż zależy kogo posłuchać, bo i są tacy, którzy mówią, że większość jest w jakiejś fazie realizacji. Mhm.
I tym kimś to chyba Donald Tusk właśnie jest, o ile pamiętam sprzed dwóch dni jego konferencji prasowej. Może wiedzieć o tych 100 konkretach, tak, coś może wiedzieć. No nie wiem, ja nie traktowałem poważnie tych konkretów, więc w przeciwieństwie do was nie przeżywam tego tak. Bo to nie były konkrety. Bo rozczarowania są tylko tam, gdzie są oczekiwania. Więcej oczekiwań nie miał. Co więcej, bardzo się cieszę, że duża część tych konkretów nie została zrealizowana. Absolutnie tak. Życzyłbym sobie, żeby jeszcze więcej ich nie realizowano. Ale oczywiście to jest prawo opozycji, Prawa i Sprawiedliwości i nawet obowiązek, no, podkreślać, że rządzi formacja, która poważnie nie traktuje swoich zobowiązań w przeciwieństwie do obozu Jarosława Kaczyńskiego. Czy to jest klucz do władzy? Pewnie nie, ale taki klucz do odbicia troszeczkę jest. No ale czy to był klucz do przejęcia władzy? Obiecanie, te piękne hasła, jak powiedział TVB. Ja myślę, że raczej kluczem była ta fala nienawiści. Wiecie, że to była taka dodatkowa tylko zagrywka z tymi stu konkretami. No bo cóż, obiecać trzeba, nie? Ale jednak, że rząd PiS obaliło zło i kłamstwo, nakręcane świadomie, produkowane. Kłamstwo w postaci afery wizowej, zło w postaci całkowicie zakłamanego opisu rzeczywistości, no i takiej mody, jak to nazywaliśmy, na antypis, no, której nie umiano zatrzymać, może się jej po prostu nie dało zatrzymać. Rozmawiamy w dniu 99 i w tym 99 dniu, ten czas to leci, przy mniej więcej 9 coraz mniej zostaje do końca. Maciej Zemła krąży po tym Sejmie i wypytuje, a oni wszyscy mu mówią, na przykład taki poseł Józef Aciuk, to nauczyciel jest. Jeśli chodzi o edukację, to niemalże większość udało się zrealizować. Najważniejsze, czyli podwyżki dla nauczycieli 33% w górę zostało zrealizowane. Po drugie, podstawy programowe zostaną odchudzone. Po trzecie, jest przygotowywane rozporządzenie w sprawie wyprowadzenia przynajmniej części religii. Ile tych konkretów tak sumarycznie, bo ich było 100, udało się zrealizować? No nie wiem, no, chociaż rząd wielkości kilkanaście, kilkadziesiąt. Panie redaktorze, trudno jest mi powiedzieć, jeszcze ciągle ten okres trwa do zrealizowania i do przedstawienia niektórych rzeczy. Ja też. Ja właśnie nie wiem, czy to jest w ogóle eleganckie z naszej strony, że my dzisiaj na cały jeden dzień przed końcem tej studniówki się czepiamy, że oni nie zrealizowali. Ten okres jeszcze trwa. I mogą zdążyć. Mogą zdążyć. Jeszcze jest 7:31 godzin. Tak. Tak. Naprawdę no, nie można docisnąć. Nie, tak? Nie takie rzeczy. Ale można, zobacz, jakby poszedł, docisnąć. Tak, nie wiem, 3 konkrety na godzinę na przykład, to jesteśmy w domu. No. No tak, tylko pytanie, jak będą realizowane te konkrety, bo jeśli tak jak z tymi nauczycielami, o których mówił poseł Józef Aciuk, no to tam takiego pełnego ptaszka nie będzie można postawić. No, dobra, ale no bo miało tak być przykład minimum 1500 zł, przypominam. Okay, a jak się okazało, ile będą wynosić te podwyżki? Ale przyjmijmy, że jest no rozpoczęcie realizacji tak jakiegoś konkretu. To się da rozpocząć wszystko. To się da rozpocząć. A rozpocząć, no to pewnie, że tak. No to o tym Tusk mówił, że jest w jakiejś fazie realizacji, a że w tej fazie pozostanie na przykład do końca kadencji, no to no cóż, obiektywne trudności. No obiektywne trudności, zdecydowanie. Ale są jeszcze takie konkrety, które na przykład były obiecane, o czym już dzisiaj oni nie chcą pamiętać, a to było w konkretach. Posłuchajmy przedstawicieli Trzeciej Drogi. Nikt nigdy formalnie w Trzeciej Drodze, zawierając koalicję, nie obiecał nikomu dobrowolnego całkowicie ZUS-u. Dlatego, że to nie jest dobry pomysł. Dajemy gwarancję dobrowolnego ZUS-u, w pomocy dla mikrofirm stawiamy na przedsiębiorców. Było, nie było, to się nazywało wakacje, nie, to teraz się nazywa wakacje, wtedy to miało być dobrowolne, teraz jest niedobrowolne. No na pewno to nie jest zrealizowane, ale tak piecze teraz ręka Władysława Kosiniaka-Kamysza, którą kładł na sercu, gdy składał tę obietnicę stojąc obok marszałka. Brakuje takich, on tak świetnie zaczął tym wystąpieniem przy żołnierzach, taka poezja była, pamiętacie, żołnierz polski, tak ładnie to, pamiętacie? Nie, bo to dawno było. Jak obejmował MON, Ministerstwo Obrony. A to było prawie 100 dni temu. Tak, zjechałem, ja myślałem, że tego będzie więcej, a tego w ogóle nie ma. No bo jak się tak realizuje taki, poezji, no, słuchaj, taki jak się tak realizuje te konkrety, to ja rozumiem, że on znika gdzieś, że on nie chce o tym rozmawiać, że jego to denerwuje, irytuje. Jacku, to ja cię mogę uspokoić, będzie poezja w tym programie w kontekście Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak, obiecałem się, że będzie. I w kontekście MON-u, to prawda. No właśnie, to prawda. No właśnie. A, warto na to poczekać. Natomiast ta no będą akcja dobrowolne składki, raz w miesiącu nie będziesz płacił składki. Raz w roku. Raz w roku, przez miesiąc.
No ale za to prądu ci dołożą, ale rachunek, o, rachunek na prąd przyjdzie, przyjdzie godny, godny. Tak, to mi się podobało za prąd. U Tuska, gdy opowiadał na tej konferencji przed 2 dniami, bo on wyszedł przecież w jakimś konkretnym celu, żeby opowiedzieć właśnie o tych wakacjach i o takim dodatku dla pracowników pomocy społecznej, który dostaną, no bo oni są bezradni, nie mają jakichś silnych lobby za sobą, nie organizują głośnych protestów, bijatyk na ulicach, i on, Donald Tusk, tak się z troską nad nimi pochyla. Tak sobie myślałem właśnie o tym prądzie, który 70% w górę pójdzie od lipca, o tych paliwach, które wcale nie są po 5-19. Ale tak pójdzie, powiedziała jedna z pań minister, że nie poczujemy. Zauważysz. Że się zorientujesz na pół roku. A co, przy okazji oczy mi jeszcze wypalą? Nie, że nie zauważę. Po troszeczku będą dokładali. Słuchajcie, ale Marcin, moim zdaniem to wszystko jest nieuczciwe. Jacku, bo... są już szkoły, które prywatne, które podnoszą czesne. To jest mój problem, mam dzieci w szkołach publicznych. Ja też, natomiast... Ale są ludzie pokarani taką, wiesz, szkołami prywatnymi. Natomiast... I mają na przykład 4 dzieci, nie, są... i bak 2000 więcej miesięcznie. Cała ta dyskusja jest potwornie zakłamana. Ponieważ Marcin, spędziliśmy dziś sporo godzin zastanawiając się, planując program, omawiając różne sprawy redakcyjne, tak, i ani razu nie zerknąłeś do 100 konkretów. Pewnie ta strona jest. Nie miałeś przy sobie tej listy, nie studiowałeś, nie obgryzałeś paznokci. Mało cię to obchodzi, no. A tutaj próbujesz rozliczać rząd Tuska. Słuchaj, ale ty, jeszcze a propos tego, co ty mówiłeś, że tam to zabiorą, to dołożą, to przypomniała mi się taka opowiastka mojego kolegi z podstawówki, który mówił, że jego ciocia ma jedną nogę krótszą, ale za to drugą ma dłuższą. No nic, szanowni państwo, to teraz porozmawiamy o tej akcji Prawa i Sprawiedliwości, bo jak trochę napomknęliśmy o tym, że tak powinna zachowywać się konstruktywna opozycja. Ma prawo się zachowywać, a czy powinna, to ja nie chcę się podpisać pod takim zdaniem. To najpierw damy powiedzieć pani Annie Gębickiej, byłej minister rolnictwa, a potem sobie to rozpatrzymy. 20. Żywności w sklepach. Obiecali oznaczanie flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów. I co z tym zrobili? Nic. Mimo tego, że mieli gotowy projekt ustawy. W końcu zostawiliśmy im nasz projekt o lokalnej półce. A oni nawet nie złożyli go do Sejmu. To najbardziej leniwy rząd w historii. No nie przepracowują się, to racja. Ale co wy o tej akcji? Jacek już trochę powiedział, to może teraz Marka zapytamy. O tych naklejkach? Nie naklejkach, no o tym sprawdzaniu, chodzeniu do ministerstw, kontrolach. Bo ja nie chcę jakichś naklejek mieć kolejnych na produktach świeżych. Cały jeden dzień, 30 ponad godzin, a oni ważą. I jeszcze mówią. Dzisiaj słyszałem taką wypowiedź, że kogo to? Ministra premiera Gawkowskiego, że mogli przecież zapowiedzieć tą kontrolę, a nie tak włazić i sprawdzać. Żeby minister Gawkowski mógł oczekiwać nieoczekiwanej kontroli. Absolutnie. Było, ja bym nawet ministrowi współczuł, gdyby nie było tak, że proceder nękania urzędów przez pozorne kontrole poselskie, bo często była to po prostu chucpa medialna. Dzisiaj? Proceder. Dzisiaj od rana. Rozpęczen proceder. Była w przeszłości chucpa medialna. No kto rozpoczął? No Sherlock i Holmes. Sherlock i Holmes, posłowie Joński i Szczerba. I Szczerba. I to panowie rozpoczęli taką, taki cyrk. No PiS nie ma wielkich mediów. Jaki cyrk? No, taki cyrk rozpoczęli, powiedział. No tak, taką metodę, no kiedyś rozumiem, że te kontrole, nie było kiedyś. Nie, no premier Gawkowski dzisiaj powiedział tylko po to, żeby wejść, a potem zrobić konferencję prasową. Przed Szczerbą i Jońskim nie było takiego zwyczaju kontroli poselskich wszędzie i co tylko to jest. To znaczy, oni to zrobili na masową skalę, to prawda. Przemysł oczywiście. Kontroli, to, przemysł. No. Przemysł i teraz kontroli. To do nich wraca, PiS nie ma wielkich mediów, a mi to się bardzo podoba, to będziemy jeszcze w mojej części o tym mówili, ale... Ja to bym PiS chwalił za taką energię. Bardzo szybko się otrząsnęli, do przodu, kontrują. Masz rację, to będziemy robili w twojej części. A teraz spróbujemy jeszcze udowodnić państwu, że wszyscy uwielbiają rozmawiać z Maciejem Zemłą. Dużo o Maćku jest, ale on naprawdę wykonuje w Sejmie dobrą robotę. Bogdan Zdrojewski. Ile z tych 100 konkretów pan by uznał, że są zrealizowane albo w trakcie realizacji? W trakcie realizacji jest około 40%, może troszkę więcej, natomiast faktycznie zrealizowanych trochę mniej. Nie przywiązuję wagi dużej do tych wszystkich takich symbolicznych analiz pracy i aktywności rządu, dlatego że one mają charakter w jakimś sensie trudny do oszacowania. Mamy przeszkody w postaci prezydenta, który postanowił wetować praktycznie wszystko, a z drugiej strony brak możliwości zrealizowania niektórych przedsięwzięć ze względu na stan państwa.
Mark dzisiaj spędził całe przedpołudnie na obliczaniu, ile wet prezydenckich było w tej kadencji. Proszę, Marku, żebyś swoją tej kadencji parlamentu. Tak, analizą, może nawet nazwałbym to raportem. To nie jest wet trudne pytanie. Wystawiasz mu piłkę do zbicia. Mógł teraz taki mądry przestać. Jesteś, no to ile? Zero. Nie, nieprawda. Były weta, pan nie kłamie. Una Paloma Blanka. Ale jedna był, jedno weto, tak. Ustawa jedno weto, ale to poważna ustawa okołobudżetowa. I najprawdopodobniej tak. Właśnie w tej ustawie były mechanizmy pozwalające zrealizować pozostałe 90 konkretów Platformy Obywatelskiej, no bo gdyby ich nie było, no to nie można byłoby się tym zasłaniać, a tak się zasłania Donald Tusk. Koalicja Obywatelska i jej partnerzy bardzo ciężko pracują, żeby mieć dobre relacje z prezydentem, rozumiesz? Dlatego prokuratura zmieniają, prokuratora krajowego, mimo że prezydent ma tam uprawnienia. Ambasadorów, to rozumiesz, tak. Hurtem. Jak był problem z posłami Wąsikiem i Kamińskim, oni mieli problem, no to prawda, nasłali policję. Kropka, ten program jest bez sensu w ogóle. Tak, nie było żadnych konkretów. Przeglądam to właśnie. Strona po stronie, nasze postulaty. Nasze zostawiam w tym jazgocie, który sobie tutaj postanowili pouprawiać w nie swojej części programu, a my do państwa wracamy za chwileczkę. Było defetystycznie, teraz spróbujemy może spojrzeć na świat nieco bardziej optymistycznie. Czyli jednak wygramy z Estonią. W programie mam do was pytanie, panowie, w którym goszczą Marek Pyza, Marcin Wikło. Dzień dobry. A pytanie brzmi, czy Prawo i Sprawiedliwość idzie po samorządowe zwycięstwo? Waszym zdaniem idzie? Tak, absolutnie. Tak, moim zdaniem też idzie po dokładnie takie samo zwycięstwo, jak w wyborach parlamentarnych. Zanim zaczniecie strzykać tym swoim strasznym jadem, posłuchajmy wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego. No zadaję pytanie, nie słucha odpowiedzi. Przed paru dni. A jak nie ciekawa, no to nie słucha. Ale no. Uważam, że ta wypowiedź za mało wybrzmiała. Bardzo proszę. Myśmy, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości, nie z takich terminów wychodzili, jak to mawiał Zagłoba. I szanowni państwo, jeszcze będzie pewnie wiele akcji przeciw nam i przeciw tym wszystkim, którzy naprawdę chcą dobra naszego kraju, bo ten rząd nie chce dobra naszego kraju, realizuje jakieś zewnętrzne plany. Otóż będzie, no pani bardzo celnie, Otóż, proszę państwa, my będziemy walczyć i powtarzam, byliśmy w dużo gorszych sytuacjach. 19, my 60, Platforma Obywatelska, a w końcu wygraliśmy. I tym razem też wygramy. Dziękuję. Jeszcze jest za wcześnie pewnie, żeby szkicować już konkretną mapę do tego zwycięstwa. Nie wiadomo nawet, jakie to wiatry miałyby zawiać. Ja bym już zaczął tak szkicować właśnie. Nie wiem, ale nie właśnie powinniśmy dzisiaj ja myślę, że tutaj prezes Kaczyński mówił to szczerze. W tym sensie, że ta struktura ustała. I słuchajcie, no te 100 dni po takim ciosie, a PiS stoi na nogach i to dość mocno stoi. Znaczy to jest ciekawe, bo w zasadzie po tych 100 dniach ten rząd powinien być rozpędzony i jest. Ale powinien nie mieć jeszcze żadnych przeszkód. A tu się okazuje, że gdzie się nie dotknie i gdzie się tej niteczki nie wyciągnie, to coś się tam pruje z każdej strony. Na ile to jest silna struktura, to nie wiem, bo Platforma Obywatelska sama robi się coraz silniejsza, ale to się zaczyna rozchodzić w całość szwach, a to nie wystartuje Tusk razem z Lewicą, a to trzecia droga się nad czymś tam szczypie i zastanawia. Ja nie jestem pewien, czy wiceministrowie, których jest rekordowa liczba i ministrowie, 130 chyba, tak, czy oni już podzielili się kompetencjami. Ale ja nie twierdzę, że oni są rozpędzeni w pracy i czy pędzą w dobrym kierunku, natomiast rozpędzenie na przykład do pałowania ludzi na ulicach i pacyfikowaniu kolejnych instytucji, wsadzania pisowców do więzienia, to myślę, że ten kierunek jest utrzymany. Twoje hasło uchwałą i pałą zostało zmodyfikowane. No niestety, tak, to zostałem zawstydzony trochę, bo rzeczywiście ten taki trójpodział, boski trójpodział, nawet czyli w tym zdaniu. Gazem, pałą i uchwałą. To jest o wiele lepsze. Lepiej się skanduje. O wiele lepsze. Chociaż ta uchwała na początku jednak to lepiej brzmiało. No ale trudno, dobrze. Marku, przepraszam. Ale nie masz za co mnie przepraszać. Tyle Marcin rzeczy powiedział, z którymi się nie zgadzam, że nie wiem, od czego zacząć. No ale chyba przede wszystkim od tego, że Platforma rośnie, że jest coraz silniejsza. No. Sama Platforma, tak.
Skąd takie wnioski? Ja bym się zgodził, że właśnie ci koalicjanci to takie już zaczynają być strącani powolutku. Piskliwe takie tam chodzą. A, ale to gdzieś w jakiejś dalszej perspektywie, rozumiem, że już w jakiejś perspektywie antycypujesz te procesy polityczne, mm-hmm, które tak, się wydarzą w najbliższych miesiącach. Lewica była słaba zawsze, no to już a jej nie ma w wyborach samorządowych. Znaczy słaba no w tym rozdaniu, a trzecia droga też słabnie. Tak się wydaje. No, słabnie, bo ma słabnąć, albo nie jest zasilana tak, jak była zasilana do tej pory, o raczej tak. Plan koalicjantów jest taki, żeby trzecia droga zaczęła wreszcie słabnąć, bo ona za bardzo się wzmocniła i została wzmocniona, więc zwłaszcza lewicy powinno teraz na tym zależeć, bo oni tam drżą o te sejmiki, drżą. No to zobaczmy, jak wyglądają preferencje, jak wygląda sondaż poparcia dla partii politycznych w sejmikach. To jest jedyna miarodajna instytucja, no bo na poziomie powiatów, gmin się tego nie zmierzy. Tam jest za dużo komitetów lokalnych. No tutaj widzimy, że według badania United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski PiS 30% niemalże, bez 0,2. Koalicja 28,1%. I tam ciekawie niżej, Konfederacja wyprzedza trzecią drogę, no niewiele, ale wyprzedza. Oczywiście nie ma tego, co porównywać z badaniami, w których trzecia droga ma tam 13-15, bo to zależy od ośrodka, od metodologii i tak dalej. No nie wiem, czy nie do końca, bo w tym badaniu United Service dla Wirtualnej Polski w poprzedniej transzy ta trzecia droga miała właśnie 13, więc tutaj no ten spadek... No to z kolei budzi moją nieufność, że za duży spadek, tak jakby ktoś chciał, żeby im spadło. Ja myślę, że to jest wskazanie palcem, kogo teraz jakby wprowadzamy w dygot, żeby politycznie spełniał nasze oczekiwania, tak myśli Donald Tusk. Ale zobaczcie, ja wierzę, że mogło spaść sporo trzeciej drodze. No ta kampania w ostatnich dniach jest tak mocna przeciwko Hołowni i organizowana przez lewicę i za przyzwoleniem Platformy. No ale to co strajk kobiet głosował na trzecią drogę i teraz nie głosuje, bo Hołownia nie spełnia życzeń aborcyjnych? Nie, myślę, że głosował, ale Donald tak jest. Elektorat trzeciej drogi jest bardziej lewacki od samej trzeciej drogi przecież. Nie, tu się nie zgodzę. Myślę, że to jednak to jest, są tacy ludzie troszeczkę może czasami nieokreśleni, może wpływowi właśnie, co im media powiedzą, to one tam, oni tam... Zabrakło no, tu jeszcze lewicy w tym, no nie, no, w tej grafice. No może jest jeszcze poniżej tego wszystkiego, nie? Więc... No tak, ale niewiele, tam chyba też koło siódemki tak było. Tak jest, natomiast tutaj ciekawe jest jednak, bo wszyscy komentują trzecią drogę, ale to prowadzenie Zjednoczonej Prawicy. Tak. Bo tak, już no... tą mijankę ogłoszono, wiesz, 20 razy. Już Tusk tutaj, słuchaj, on jest 100 dni po wyborach, ma świeży mandat, rozpędził komisje śledcze, tam zbrodnie pisowskie opisują. Nie tak miało być, ale... nie tak miało być po 3 miesiącach rządzenia. No PiS na pierwszym miejscu, tak, ja też myślę, właśnie jest... po tych wszystkich spektaklach, no Tusk miał już wychodzić na taką prostą do spokojnego rządzenia, a on przecież teraz na tych swoich wystąpieniach musi obiecywać ludziom spokojnie, bądźcie cierpliwi, my za chwilę jeszcze przyspieszymy z tym rozliczaniem i z tym dobijaniem. Uderzył w prezesa Glapińskiego i rzeczywiście no to tak jakby chciał rzucić ten żer, prawda? Może to przecenia, bo te nastroje w kraju mogą być bardzo różne. Ale pierwszy żer się udał, bo Wąsik i Kamiński wylądowali w więzieniu jednak, tak? Więc jakby to było ogromne wzmożenie, znaczy wzmożenie i po jednej, i po drugiej stronie, no bo to byli pierwsi więźniowie polityczni od bardzo dawna i to uruchomiło po tej stronie Zjednoczonej Prawicy i po tej stronie konserwatywnej duży, naprawdę duży ruch. Chyba się tego nie spodziewali, że to się przerodzi w te codzienne spotkania przed więzieniami, że to będzie wsparcie od ludzi, którzy dawno na przykład nie wychodzili do życia publicznego. Przypominam sobie przecież rozmowę Michała Karnowskiego z Janem Krzysztofem Kelusem, tak? To człowiek, który nie uczestniczył w życiu publicznym, a jednak a nie jest sądzicie, ważną Marcinie, postacią. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, nie sądzicie, że załamało ten impet Platformy, załamała ta spacyfikowana demonstracja rolników, że ona miała jakby zastraszyć społeczeństwo, a tak jakby oni potłukli sami ten swój teflon. Nie, ja masz takiego wrażenia, że wtedy coś pękło? Jakby... Ja mam inną diagnozę na ten temat. Uważam, że Tusk był zachwycony, że rozmawiamy o kostce brukowej, o oczywiście rzuconym jajku, a nie o tym, czego rolnicy naprawdę chcą. No właśnie, może on myśli, że działają stare recepty, one nie działają. To, że wrócił do innej Polski niż ta, z której wyjeżdżał, to jest zupełnie absolutnie normalna sprawa. Tak? Ja wczoraj tak się spotkałem z taką tezą, że zohydzanie rolników trwa. I tak jak pierwszym elementem tej operacji było doprowadzenie do tych scen przed Sejmem zadymiarskich, tak wczoraj, bo to wczoraj się spotkałem z taką tezą, miało ono polegać na wytyczaniu możliwie najbardziej niekomfortowych objazdów tych blokad.
Zadzwonił do mnie jeden ze znajomych, który mieszka pod Warszawą, i stwierdził: kurczę, gdybym ja sam mógł ominąć tę blokadę, to bym dotarł do domu dwa razy szybciej niż po tej trasie, którą policja wskazała. Chodziło o to, żeby miastowych i nie rolników przeczołgać, rozumiem, objazdem. No taką postawił tezę, czy ona jest prawdziwa, nie wiem, nie sprawdzałem, czy takie sygnały są też w innych częściach kraju, może państwo coś wiedzą, więc piszcie, dzwońcie. Prawo i Sprawiedliwość walczy także w mediach społecznościowych, w internecie, wytwarza, produkuje, nagrywa bardzo dużo filmików, dużo spotów, zobaczmy jeden z nich. Do wyborów podchodzili z szerokim wachlarzem obietnic. Polakom obiecywali złote góry. Te problemy znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu. Uprawiają jawny szantaż, to jest korupcję polityczną, którzy mają jawne powiązania mafijne. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. Szybko i bezwzględnie przywrócić rządy prawa w Polsce. To, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Nic, co było dane przez lata, nic, co jest uprawnieniem polskich obywateli, nie zostanie zabrane. Znów oszukali. Nie chodzi mi o konkretną treść w tym spocie, bo trochę już rozmawialiśmy o tych 100 konkretach, dużo rozmawialiśmy, ale o to, że PiS jest aktywne, że zobaczcie, no to często wygląda tak, że naprawdę narzuca tematy. Oczywiście, no pewnie część mediów ich nie podejmuje, ale rano konferencja jedna, druga, trzecia, temat zadany, ciągnięty, później jakieś, prawda, kontrole poselskie. Wiesz, wiedząc, że PiS będzie taką silną opozycją, no bo ma największy klub parlamentarny. Bo wygrał wybory, to dlatego pierwszym strzałem było strzał w media publiczne, było zabranie ludziom dostępu do telewizji. PiS plus media publiczne w dawnym kształcie to by rozjechały tę władzę w pół roku, można powiedzieć. Tak. A w tej chwili rzeczywiście, tak jak mówisz, no są mniejsze ośrodki medialne, prężne i dobrze rozwijające się. Polecamy państwu telewizję w Polsce, tygodnik sieci i portal w polityce, ale brakuje temu takiego sznytu. No dobrze, jest jak jest, ale słuchajcie, ten klub PiSu. I to mówił o tym Jarosław Kaczyński chyba na marginesie wywiadu, który przeprowadzaliśmy dla tygodnika sieci. Tu chyba nie zdradzam żadnej tajemnicy. On oceniał ten klub jako bardzo dobry, że tam jest dużo młodych polityków, średniego wieku, wykształconych, na komisjach śledczych, dynamicznych. To są naprawdę amatorszczyzna zasiadająca tam po tej stronie koalicyjna, z polszczyzną dramatyczną i naprzeciwko młodzi, wykształceni prawnicy, którzy no, rozjeżdżają ich właśnie w takich... No, pani Skroka nie jest młoda, nie jest wykształcona. I poza tym była w Zjednoczonej Prawicy, wam przypominam, panowie. No to tam stąd jeszcze. Ale pani Skroka realizuje w tej komisji prośby prezesa Kaczyńskiego i innych polityków PiSu. Bo to miła policjantka. To prawda. I bez sensu prowadzi przesłuchanie, nie odebrawszy przysięgi od świadka na przykład. No dobrze. Ale rzeczywiście jedno zdanie tylko. Plan był zupełnie inny. Po trzech miesiącach PiS miał być na deskach. Tak. Tego przecież się spodziewał Tusk i tego oczekiwali jego wyznawcy. A PiS nie przypomina tego pięściarza, który jest zamroczony po kilku dobrych ciosach. Nie, znaczy, bardzo twardo próba, stoi na nogach i wyprowadza swoje. Prawdziwa próba przyjdzie pewnie po wyborach czerwcowych do Parlamentu Europejskiego, kiedy nie będzie bliskiego celu wyborczego, i po wyborach prezydenckich, jeśli nie zostaną wygrane, wtedy się rozstrzygnie, no, być może los Zjednoczonej Prawicy. Takie mniejsze cele, czyli na przykład przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą, no są wygrywane po kolei, tak? No bo to zupełnie się wymknęło. A teraz, Marcinie, słuchaj, chciałem wyprowadzić cios w twoją stronę, taki medialny, bo ty mówisz, że nie ma 100 konkretów, ale jest srebrny przycisk za 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie, tak się wydaje. No, tak. Dostał go Donald Tusk i nie omieszkał pochwalić się i podzielić się swoją radością z publicznością, z szeroką publicznością. Look at this. Oh, perfect. Oh my god. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. Ta muzyczka, oprawa, to... Ja to powiem, to nie, że Jacek sobie wymyślił te zachwyty i takie tutaj slapstickowe numery, to było dołączone przez Donalda Tuska, więc takiego macie państwo, mamy, szanowni państwo, premiera. Co to mówiło? A czemu telewizja w Polsce, która ma już 300 tysięcy subskrybentów, nie ma takich trzech przycisków?
Może to osoby prywatne. Może tylko chce mieć, albo nie chce mieć, albo ma to w nosie, albo uważa inne sprawy za ważniejsze. Może premier, zapytamy osoby kierujące telewizją. Premier na przykład tam, bo podobno są jakieś protesty chyba w kraju, mam wrażenie. Takimi można by się rzeczami zająć. No ale przycisk też, może też ważny. Równie ważne. Jestem trochę zdezorientowany w tej sprawie, bo ja w ogóle nie wiem, o jakim przycisku rozmawiamy, z czego się no, tak honorowy naprawdę... przycisk no, ja rozumiem, taki że tam dostał, wykręcili no, jakieś liczby z Grasiem i Ostachowiczem, no. Tak? Nie, nie trzeba, dziękuję. Ja wiem, że premier jest zachwycony. No jest zachwycony, cieszę, przecież widziałem, wow, oh my god. Ambitny człowiek. No ambitny człowiek. No, to mi przypomina postać z takiego serialu, co w biurze się dzieje. Czekaj. Michael. Michael Scott, właśnie, Michael Scott. O Jezu, tak, gdyby Michael dostał taki przycisk, to cała robota w Dunder Mifflin poszłaby. Mógłby nawet sobie go wytworzyć sam na drukarce 3D, jak to znamy. No świetnie, że się dobrze bawicie, nie oglądałem żadnego odcinka tego serialu. A szkoda. Serial Biuro, proszę państwa, jest bardzo dobry, to naprawdę, ja nie jestem jakimś wielkim fanem seriali, ale ten jest... jeszcze. Rancho też jest bardzo dobre, też widać, że Rancho stworzyli ludzie, którzy no, rozumieją coś z polityki. No dobrze, proszę państwa, więc generalnie uważamy, mogę tak powiedzieć, że PiS zdaje ten trudny opozycyjny egzamin. Trochę się tam spierają wewnętrznie, ale my chyba nie za bardzo się... Tak, trochę tam gdzieś delikatnie się spierają, tak można to powiedzieć. Ale nie, to w ogóle... Ale na tej, ale to na tej autostradzie... autentyczności życia wewnętrznego tej formacji. Oczywiście, że tak, przynajmniej co spierają chciał, się briefy? O coś. Też słyszałem takie tezy i słusznie. A poza tym ta impreza przed dwoma dniami z okazji zbliżających się studni rządu też pokazała jednak pewną jedność, bo i Mateusz Morawiecki, i Beata Szydło na jednej scenie wystąpili obok siebie. Nawet żartowali między sobą, potem Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski. A potem, poza tym samorządowe wybory kradnę mają, czas Marka mają tyle i źle się z tym czuję. Kradnę czas Marka i się źle z tym czuję, także zapraszam państwa na króciutką przerwę. Tak, bo musimy zaraz po chwili trzecia część naszego programu.